Cześć! W dzisiejszym filmiku w telegraficznym skrócie opowiem Ci, jak są ułożone dźwięki na klawiaturze. Nazywam się Kiepuszewski Piotr, to jest kanał Ścieżka Uwielbienia, na którym wspólnie uczymy się muzycznego uwielbienia. Zapraszam do klawiatury! Klawiatura fortepianu składa się z białych i czarnych klawiszy. Łącznie jest ich 88. Można też spotkać instrumenty z mniejszą ilością klawiszy. Na przykład tutaj mam takiego podręcznego Korga, który ma ich tylko 49. Czarne klawisze powtarzają się w schemacie 2, 3, 2, 3, 2, 3 i tak dalej przez całą klawiaturę. Dzięki temu możemy zorientować się, w którym miejscu dane dźwięki się powtarzają. Jeśli chcesz poznać nazwy poszczególnych dźwięków, zachęcam Cię, abyś obejrzał filmik, który wyświetla się tutaj w prawym górnym rogu. Tak jak już mówiłem, dźwięki na klawiaturze powtarzają się co 12 klawiszy. Z tego też powodu potrzebujemy nazewnictwa, które pomoże nam swobodnie poruszać się po całej klawiaturze. I tak, od samego dołu zaczynając, mamy oktawę sub-kontra, następnie mamy oktawę kontra, następnie mamy oktawę wielką, od kolejnego C do H mamy oktawę małą, następnie jest oktawa razkreślna, dwukreślna, trzykreślna, czterokreślna i zostało nam jeszcze C pięciokreślne. Jeśli ten materiał Ci się podobał, koniecznie daj łapkę w górę i zostaw subskrypcję poprzez kliknięcie czerwonego przycisku subskrybuj. Koniecznie napisz też w komentarzu, czego chciałabyś nauczyć się następnym razem. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!